Słuchajcie, w nocy przez Bawaro, przez miejscowość, w której mieszkamy, przeszedł solidny deszcz. Nie wiem, czy to widać, ale na pewno jeszcze widać odbite krople. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że pieprzony dominikańczyk znowu próbował mnie przerobić w sklepie. Do zapłacenia było 200, 205 peso, dałem mu 500, on mi wydał 95 bez tych 200. No i poszedł. Mówię do jego typka, który tam z nim stał przy kasie, słuchaj, że mu się brakuje 200 peso. Aha, waiting, powiedział. Poszedł po tamtego. Co ty robisz? A jakieś muszelki i tak dalej? Jak tu będziecie, pamiętajcie, nie kupujcie takich rzeczy, bo wam to zabiorą na lotnisku. Jest zabronione wywożenie takiego czegoś stąd. Wracając do tematu, poszedł po tamtego rzemeczko drugiego. Mówię mu, słuchaj ziomuś, dałem ci 500, wydajesz mi 95, a gdzie 200? To się troszkę zmieszał. Dał mi jeszcze to 200 i mówi sorry. Także powiem wam szczerze, coraz mniej dobrego zdania mam na temat lokalców tutaj. Generalnie, jak byliśmy tam gdzieś w głębi kraju, nawet na północy, gdzie nie ma, wiecie, tych wszystkich kurwa resortów, to ludzie są o wiele lepsi, są bardziej tacy, że nie chcą was przerobić, że są bardziej tacy uśmiechnięci, a tutaj się liczy tylko siano i jeszcze raz siano. Był kolejny raz, kiedy próbowali nas zrobić, także musicie uważać, musicie liczyć, sprawdzać siano, jak wam wydają. Najlepiej płacić kartą, zawsze tak czynię, jeżeli jest możliwość. Ale mamy jeszcze sporo gotówki dominikańskie, a chcemy to wszystko wydać, żeby nie zabierać jej potrzebnie do kraju, bo co z tym później zrobimy? Już tu nie wrócę, na pewno. Póki co takie widoczki. Tam idzie moja ekipa. Gdzieś się rozbijemy i chillujemy dzisiaj sobie na plaży. Mamy ze sobą rum, piwko, doritoski oczywiście też. Słuchajcie, siedzimy sobie na plaży. Pogoda jest zmienna, raz są chmurki, raz nie ma chmurek. Dika zachwycona, mama kubowska. Szwagier, piana. Piana i drink. Piana i drink. To jest życie. Karaiby. Elo, co tam masz? Drinki! Drinki, bled! Rum i cola, bled! Papa piwka i pot, bled! I tak spędzamy przedostatni, no w zasadzie ostatni dzień. Jutro zabijamy z powrotem do kraju. Hala sala halamalach halach. Słuchajcie, przechodzę na inną wiarę, chyba. Nie no, taki joke. Obczajcie, tu już to niektórzy są zniszczeni. Nie będę pokazywać palcem kto. O! Wiecie, jadą! O, jadą, kurwa. Araby, kurwa. Tak mówię, że już co niektórzy tu mają dojść. O, amigo! Nawet lokal się podłączy do naszej imprezki. Yo. Słuchajcie, dzisiaj na jedzonko nigdzie nie idziemy. Pijemy sobie drinczki na balkonie. Siemano. Gramy z F1. Jedzonko kupiliśmy sobie w sklepie, zjedliśmy na chacie. Słuchamy muzyczki meksykańskiej. Gramy z F1. I tak spędzamy ostatni wieczorek. Jutro zawijamy, 15:20. Mamy lot. Także jeszcze coś z trzeciego dnia się pojawi na pewno. Tymczasem, żeby nie zamulać. Pijemy dalej drinczki, mamy jeszcze chrupki, ciperki i w ogóle full service, full zestaw. Także na tym zakończymy ten, jakżeż to wspaniały dzień. Kolor zgadza. Siemano. Teraz kolor, tak? Dobra, Dzielo, w kolejnym dniu, w ostatnim. Jest krótko pouspiegano. Lot mamy 15:20, ale o 12 już będziemy zawierać na lotnisko. To Chris dzisiaj przygotowuje się na, bo takie wiecie, all inclusive. Będzie jajowa, jest bagietka, cebulka. Także zjemy sobie dzisiaj dobry śniadanku. Tu jeszcze jakiś trochę chill. Ja na skim pójdę do sklepu, tam coś kupić jeszcze jakieś magnesy i tak dalej. I najprawdopodobniej pojedziemy Uberkiem na lotnisko. Ale się zobaczymy.
Także póki co zdrówka dużo i smacznego. Elo, elo, siemano NTV, zapraszam na NTV Crips. Oto nasza meta. Airbnb, obczajcie, tu jest salonik. Jest klimka, więc można sobie schłodzić, jak jest ciepło. 74 stopnie mamy nastawione. A niech was nie zwiedzie, bo to są stopnie Fahrenheita. Idziemy dalej. Stolik, na którym można zrobić w sumie nic, bo jest tak mały, że można tylko zostawić sobie jakieś rzeczy. Trochę sztuki, jeden obraz, a to jest drugi. Generalnie to wszyscy zwróciliśmy uwagę, że pasuje do klimatu tutaj deszczowo. O, siemano. Siemanko. Wbijamy do kuchni, tutaj Chica, Wiktoria, albo Wiki. Jak się masz? Bardzo dobrze, tutaj przygotowałam przepyszne posiłki przez cały tydzień. I to się szanuje. Zapraszam was do mojej sypialni. Pójdźmy za tym. Tu jest jeszcze TV, którego w ogóle nie włączyliśmy, bo po co? Elo, szwagier. Siemano. O, tu jest sypialnia Wiki i szwagra Mateusza. Tu się dzieje, działa się magia. Magia, jak zawsze, magic. Here happens magic. Też jest klimka. Spoczko, tutaj jest widoczek z balkonu. W sensie z okna balkonowego na basen. Czyste okna. Czyste okna. Oraz na sąsiadów z Ukrainy. Mordki, tutaj każdy miał do dyspozycji szafę. Taką trzeźwiową, o. Wiatraczek. A tu jest łazieneczka jedna. O, ci mają widecik, patrz. Luks. Elo, elo. Fajnie, no, także fajnie. Dobra, idziemy dalej. Malarz płakał. Coś poszło nie tak na tej budowie. Patrzcie tu, jakie designerskie lampy. Prosto z Ikei. Jak wam się nie podoba takie o, to można pociągnąć to za ten sznureczek, jeden albo drugi. I wtedy się robi z tego taka kula. Dobra, zaglądamy teraz do naszej sypialni, do mojej szefowej. O, siemano, co robisz? A co, będziesz do domku jechać? No, niestety. Albo dopiero przyjechałaś? Chyba wygrała to, że odjeżdżę. Też mamy wiatraczek, ale nie zdołaliśmy go włączyć, nie wiadomo jak. Także tyle. Łóżeczko troszkę mniejsze, sypialnia generalnie mniejsza niż tamta. I tu jest taki aneks. Nowaleczka. Patrzcie, woda leci z kranu. Wow, nawet ciepła. Lusterko. Tutaj też mamy szafę trochę mniejszą, dwudrzwiową. Ale miejsca sporo, także gites. No i tu nasz szalecik. Kibel, prysznic, okno, ręczniki. O, i tu jest taka fajna szyba. Zrobiona z najlepszej dominikańskiego szkła. Także nie ma lipy. A tu, żeby jeszcze wam coś pokazać, to idziemy tutaj do kuchni. Tu jest też taka szafa, o. Otwieracie sobie i cyk. Nówka sztuka, praleczka z LG. Ciekawe, czy wyprodukowana w Wrocławiu, wątpię. Ale bardzo możliwe. Jakieś środki czystości. Tutaj żeśmy zrobili raz pranko, dwa razy w sumie pranko żeśmy zrobili. O, swiatek. Łopatka. Ale kurwa, śmierdzi. To chyba jakiś gulik otwarty tu jest. Także zamykam. I to by było na tyle. Za te całe mieszkanko, za to Airbnb płaciliśmy 217 zł za dobę. Za dwóch, czyli 420-35 zł. Za dobę. Czyli jakieś 100 euro. Także spoczko. Niedaleko od plaży. Jakieś 10 minut piechotką, spacerkiem na plażę. Sklepy, wszystko w okolicy, restauracje. Dobra, słuchajcie, jedziemy już sobie Uberkiem na lotnisko za 11 euro. Taksówka chciała 35, także wygraliśmy, kurwa, życie. Rafael, say hello to Polish YouTube. How are you? How are you? Mordki, Adam. Wracamy. Przyjaciele, niebo płacze, bardzo deszcz. Niebo płacze, bo odjeżdżamy. Jesteśmy po odprawie. Byliśmy też w imigracyjnym. Dziwne bardzo, bo my na niemieckim paszporcie nie musieliśmy przechodzić przez takie, wiecie, typowe imigracyjne, że wiecie, pieczątka i sprawdzanie i jakieś pytania z dupy. W sensie ja i Andzia.
A szwagier z Wiki na polskim paszporcie i musieli tam iść i dostali fajny pieczątka, a my nie dostali. Zobaczyliśmy już u ziomeczka z tyłu tam. Polał nam rumu z Barbadosu do spróbowania, zajebisty, czereśniowy, mango, papaja, jest. Papaja, zajebiste, 40 baksów za flachę, no ale jak będziemy kiedyś na Barbadosie, to sobie kupimy, bo po co wozić rum z Barbadosu, jeżeli jest się na, w Dominikanie. Zjedliśmy sobie po burgerku i frytusie Wendy's, jest amerykańska sieć takich, wiecie, fast foodów, ale smaczne było, wiadomo, na lotnisku wszystko dwa razy droższe. I udaje mi się teraz w kierunku gate'u i za 20 minut mamy boarding. Także spoczko, długo nie będziemy musieli czekać. Panie, przeleciał czas. W ogóle to tu mnóstwo ludzi jest przemiał, przemiał. A jak jest przemiał, to znaczy, że jest dobre żarcie i że jest świeże. I takie też było. Słuchajcie, idziemy chyba, podejdziemy jeszcze autobusem do samolotu. Boarding miał być na 20 minut, ale jest już, także idziemy. A tutaj chyba jakieś pożegnanko, jakieś tam mariachis tutaj chyba grają muzyczkę. Obczajcie. Proszę, to się nazywa serwis. Jeszcze podeszły służby porządkowe. Musieliśmy zostawić torby tutaj na tym, w ziemi. I ziomuś podeszły z psem i pies, wiecie. Pochał, czy nie mamy draków jakichś, nie? Albo jakichś, wiecie, materiałów wybuchowych. Nie miałeś żadnych materiałów wybuchowych w torbie? Jasne, że miałam. Słuchajcie, ale jajca. Ani żaden autobus, ani nic, po prostu idziemy sobie z budzika tutaj po płycie lotniska. Tym wariatem polecimy, ale wariat. Sobie tu idziemy, cyk. Hola. Hello. O, i tam wbijamy do góry po tych schodach. O, lecimy Dreamlinerem. Żeby nie było żadnych awarii. Hola. Siemano Toronto, w stanie Ontario w Kanadzie. Dolecieliśmy lekko ponad 4 godzinki. Co ciekawe, wylatując z Punta Cana było jakieś 30 stopni. Tutaj jest minus 11. Także 40 stopni różnicy. Siemano. Jesteśmy po security checku, po sprawdzani, wszystko jest git. Przejebaliśmy tylko do mojego drona, w sensie do baterii. Czego nie wiedziałem, że jeżeli się zabiera gdzieś drona do samolotu, to baterie powinny być naładowane. Nigdy o tym nie słyszałem, ale tak mi powiedzieli. Sprawdzili po prostu, czy tylko się zaświeci kontroler i dron. Tam dwie kreski były, czy tam jedna. I tyle, i po prostu puścili dalej. Lot mamy 20:20. Jest godzina 19:00. Także godzinka do lotu, spoko. Mamy buły jeszcze zabrane z Dominikany. Także zjemy sobie po bułce. Troszkę przychillujemy i za chwilkę będzie boarding. I lecimy dalej, 9 godzin do Monachium. Touchdown w Monachium. Przywitało nas paskudną pogodą, piździ wstrętnie. Szwagier. Czekamy na torby. Dzwonimy po Ahmeda i zawijamy po auto. I jedziemy na chatę. Yo, yo, yo. Już na chacie, słuchajcie. Podsumowując wszystko, wypad na Dominikanę. Dominikana generalnie uchodzi jako taki, powiedzmy, taką destynację, wiecie, która się marzy sporej części osób. Ja też zawsze chciałem tam pojechać, w sensie szefowa też i tak dalej. Także powiem wam, że no fajnie, fajnie, widoczki fajnie, natomiast to mnie troszkę tak zniechęciło do tego kraju, to bez wątpienia jest ludność, która tam po prostu lokalsi. Na północy wyspy całkiem inaczej. Ludzie są jakoś bardziej wychillowani. Na południu natomiast w tej bardziej turystycznej części kraju
ludzie tacy nastawieni, wiecie, typowo na siano i jeszcze raz siano, nie? Także trzeba tam uważać w sklepie, w restauracjach, na stacjach benzynowych, żeby was po prostu nie przerobili, żeby was nie oszukali. Trzeba liczyć, sprawdzać, ile nabijają i tak dalej. Także w sumie to tyle. Decyzja oczywiście należy do was, czy chcecie pojechać tam. Bardzo polecam, żeby zobaczyć, natomiast nie zdziwcie się, jak będziecie po prostu traktowani jak zwykły turysta, takiego, wiecie, którego po prostu trzeba wydoić z pieniążków. Inna opcja oczywiście jest, jeżeli pojedziecie sobie na tak zwanego all inclusive'a. Wtedy sprawa wygląda nieco lepiej, bo wiadomo, w hotelu, w resorcie gdzieś musicie być po prostu traktowani jak, wiecie, jak burżuazja. W innym przypadku ktoś zostanie zwolniony po prostu z pracy i tyle, jeżeli będą na niego skargi. To w sumie tyle. Słuchajcie, ja się z wami żegnam z tego miejsca. Fajna seria z Dominikany. Mam nadzieję, że wam się również podoba i w tym momencie zapraszam was także już na serię z kolejnego wypadu, na który już kupiliśmy bilety. A mianowicie jedziemy do Tajlandii na 3 tygodnie tym razem. Także widzimy się już wkrótce. Elo!